Zadanie. Rozwiąż nierówność z wartością bezwzględną metodą graficzną. Należy spojrzeć zarówno na lewą, jak i na prawą stronę nierówności jako na dwa wzory funkcji. A następnie trzeba odpowiedzieć, dla jakich x-ów, czyli dla jakich argumentów, wartości funkcji z lewej strony są większe od wartości funkcji z prawej strony. Więc przystąpmy do narysowania tychże wykresów. Zrobimy to etapami. Najpierw narysuję wykres funkcji liniowej 3 minus 5x. W tym celu wyznaczam tabelkę, biorę dwie liczby, dla których dobrze się liczy, na przykład 0, 1 i wstawiam. Tutaj jak wstawię 0, otrzymam 3 minus 0, czyli 3. Następnie wstawiam 1, 3 minus 5, minus 2. Zaznaczam te dwa punkty w układzie współrzędnych, łączę wykresem. W tym momencie otrzymałem wzór niebieskiej funkcji. Widzimy, że z lewej strony mamy jeszcze moduł, więc narysuję teraz tę samą funkcję, tylko że z modułem. Wiemy, że tę część funkcji, która przyjmuje wartości ujemne, należy odbić symetrycznie względem osi x na górę. No właśnie, i w ten sposób otrzymałem wykres funkcji moduł z 3 minus 5x. W kolejnym etapie, widzisz, należy tę naszą funkcję z modułem opuścić o dwie jednostki w dół. Najlepiej wziąć wierzchołek i wszystko opuścić w dół o dwie kratki. To jest nasza funkcja, która określa lewą stronę nierówności. Z prawej strony mamy funkcję czerwoną, g od x równa się 0. I teraz odpowiadamy na pytanie, dla jakich argumentów, dla jakich x-ów nasza funkcja niebieska jest większa, czyli leży wyżej, niż funkcja czerwona. Widzimy, że graficznie są to takie oto dwa przedziały. Z lewej strony od minus nieskończoności do następującego x, ale niestety tutaj nie mogę odczytać wartości. Z prawej strony jest troszeczkę lepiej, ponieważ widać, że te dwie funkcje przecinają się w punkcie 1, zatem z prawej strony otrzymuję od jedynki do plus nieskończoności. Specjalnie przykład został tak dobrany, aby nie do końca dało się go obliczyć metodą graficzną. Zauważ, że z prawej strony ten przedział jest odczytywalny. Tu jest jedynka. Zaś tutaj nie można odczytać współrzędnej z takiego oto wykresu. Jeżeli obliczymy sobie ten przykład algebraicznie, to wyjdzie nam tutaj współrzędna o wartości 1 piąta. Zatem, korzystając już z metody algebraicznej, obliczeniowej, wiemy, że jest to przedział od minus nieskończoności do 1 piątej w sumie z przedziałem od jedynki do plus nieskończoności. Jeszcze raz, zauważ, tak normalnie z takiego wykresu nie odczytamy współrzędnej 1 piąta, więc należy taki przykład zrobić algebraicznie, czyli obliczeniowo. I tutaj wykazałem wyższość metody obliczeniowej nad metodą graficzną. Niemniej jednak warto znać obydwie.